Przegrywacie dzisiaj mecz derbowy z Tychami. Wszystkie bramki tracicie w osłabieniu. Jest to chyba teraz wasz największy problem. No dopiero mój drugi dzień tu w Katowice, to naprawdę nie wiem, ale na pewno musimy to poprawić i lepiej, wiesz, pod bramką tam grać, bo oni parę bramek strzeli przez drugą, trzecią dobitkę i tak nie możemy grać. No właśnie, dzisiaj bardzo szybko pokazałeś się kibicom, bo już w pierwszej akcji meczu zanotowałeś asystę. Potrzebowałeś takiego szybkiego otwarcia? No zawsze fajnie, szczególnie strzelić pierwszą zmianę. Chyba to dało trochę energii dla nas i siły, a no te osłabienie trochę tam zniszczyło nas, ale wiesz, fajnie, zawsze tu fajnie się gra i kibice, wiesz, dają fajną atmosferę. Teraz te dwa najbliższe mecze, ten dzisiejszy i ten w piątek, na pewno będą dla ciebie szczególne. Czy będziesz się jakoś dodatkowo motywował na mecze przeciwko chłopakom, z którymi jeszcze chwilę temu byłeś w szatni? No chyba to z tyłu głowy trochę, ale tak samo przygotujemy się do każdego meczu i wiesz, i będę przygotował się tak samo jak normalnie. Ale ciężko gra się w takich meczach? Nie wiem, ciężko powiedzieć, bo tam byłem tylko krótko, to wiesz, jak to by było inaczej, jak dzisiejsze spotkanie, ale no nie wiem, zobaczymy, jeszcze nie myślałem o tym. No właśnie, te odejście z Podhala było na pewno dla ciebie ciężką decyzją, ale patrząc, że tych problemów pojawiło się coraz więcej, chyba konieczne. No, byliśmy cierpliwi na początek, ale potem te problemy trochę gorzej i gorzej stworzyły i wiesz, chyba było czas, żeby odejść. Właśnie i w ostatnich dniach sporo klubów chciało cię chronić, pojawiały się różne pogłoski. Ty jednak wybrałeś Katowice. Co było takim największym argumentem za to, żeby tutaj przyjść? No, Katowice zawsze walczy o mistrza i wiesz, mam najlepszą szansę, żeby tu wygrać.